Witam. Ostatnią środę Polacy zmierzyli się z Finlandią. No i tak obejrzałem ten mecz i chciałem tak podsumować. Po pierwsze, to znaczy, ja obejrzałem pierwsze 10 minut i ostatnie 10, ponieważ po pierwsze, przyjechałem dość późno do domu, a po drugie, ja oglądałem go na komputerze i Rice został zatrzymany w 80. minucie filmu, czyli meczu, czyli nie widziałem pierwszej bramki Grosickiego oraz Milika. Ostatni bramki Milika. Ale tak, jakie mam odczucia po meczu? Pozytywne. 5-1, dobry wynik. Ale może po kolei. Zacznijmy od pierwszego plusa, jak z kim są debiutanci i młodzi zawodnicy, jakie dostali powołania do kadry. Drągowski, debiut, a w bramce zagrał bardzo dobry mecz. Walukiewicz też bardzo pewny punkt obrony. Dużo osób się zastanawia, jak to będzie bez Glika, a Walukiewicz naprawdę moim zdaniem wziął dużo gry na siebie. Karbonik, który miał chyba nawet asystę, też wziął ten mecz. Na plus oczywiście też Grosicki, ale on nie jest młody, ale za hat-tricka. O, ja wam powiem ciekawostkę. Hat-trick Grosickiego to był pierwszy hat-trick Rośniego niż Lewandowski od czasu hat-tricka Smolarka, jak były eliminacje do chyba Mistrzostw Europy 2008. Smolarek wtedy strzelił hat-tricka, później strzelał 5 razy Lewandowski i teraz Grosicki kolejny z hat-trickiem, także jednocześnie wydaje mi się, jest to puste, smutne, a z drugiej strony spoko, bo daje Grosickiemu jakieś takie osiągnięcie. Oprócz tego Modder bardzo dobrze zagrał. No, Brighton za rok będzie miał z niego pożytek, tak samo Skarbownika, o nim już mówiłem. To jeszcze parę osób narzekało na Kondziora. Kondzior miał kilka ciekawych, miała jak asysty, ale no, wiecie, on jest Weber raczej rezerwowym na razie. I nie miał, i mimo iż gry wchodził, jeden mecz zagrał chyba od pierwszej minuty, ale to nie jest, to na razie jest tak, że on jest taki, że wchodzi, ale raczej jeszcze nie pokazuje czegoś takiego boom. I w ogóle tak powiem wam jeszcze o Kondziorze, że wydaje mi się, że ten transfer do Eibar był dla niego trochę jak transfer Mateusza Klicha do Leeds. Pierwszy sezon katastrofalny, wypożyczony, a drugi sezon lepszy, a teraz co robi pod skrzydłami Bielsy Klich? Nie mam pytań. No i to były plusy. No, plusem też był Grosicki. Jakie minusy? Minus to na pewno chciałem dać dla Milka i dla Piątka, ale że chłopaki sobie po golu, to powiem tak. Mam nadzieję, że dla Piątka ten gol będzie podbudujący, że da mu większą pewność siebie na boisku, czy to w Hercie, czy to w reprezentacji. Jeżeli chodzi o Milika, no to tutaj tak. Mecz, dopóki nie strzelił gola, no to chciałem go spisać na straty. Ale tak szczerze, po prostu czekajmy do stycznia, jak znowi się okienko. Może wtedy Milikowi coś przyjdzie do głowy i zmieni klub, który będzie grał, bo na razie czarno to widzę. Jakieś jeszcze minusy? Myślę, że na minus też będzie Bochniewicz, bo no to też ciągły debiut marzeń. To było coś takiego, że w sumie wszedł i tak naprawdę chyba po jego błędzie straciliśmy gola. I jeszcze chciałem powiedzieć, że panowie Czerwiński oraz Pietrzak jak weszli, no to krótko powiem szczerze, dupy nie urwali. No ale mecz pozytywnie odbieram. Ale to był mecz z Finlandią. I to był mecz tylko z Finlandią. Która w tym momencie, jeżeli chodzi o reprezentację skandynawską, jest, wydaje mi się, że najsłabsza, bo tak naprawdę co? Szwecja, no ma tam mocne punkty, są zgrani. Dania ma Eriksena, który no może nie ma najlepszego okresu w Interze, ale cały czas jest dobrym piłkarzem.
Norwegia, która ma świetną młodą gwardię, pokrył Holanda Berge. Oraz jest Islandia, która teoretycznie chyba rywalizowała o to miejsce z Finlandią, ale myślę, że Finlandia jest na ten moment gorsza. Tutaj jeszcze dla Finów taki plus, ponieważ w minucie któryś wszedł Glenn Kamara i tak po jego wejściu jakby Finowie wzięli dobrą akcję i strzelili z niej gola. I tak się zastanawiam, czy jak on gra w Rangersach, jak on będzie się reprezentował przy meczach z Lechem z Europy, czy Jared do niego postawi, bo ten moment gry, przy którym strzelili gola, gdzie szedł Kamara, to był kompletnie inny. Na film za mało agresji wtedy. Gdzieś mi ładnego gola strzelił fiński reprezentant. I to w sumie tyle. I prawdziwa weryfikacja przyjdzie dzisiaj, bo dzisiaj jest mecz z Włochami. Prawdopodobnie o nim osobnego filmiku nie nagram, prawdopodobnie nagram vloga, gdzie omówię ten mecz plus Bośnię, jeżeli obejrzę. I tyle. I zobaczymy jeszcze mecze listopadowe i zobaczymy, jak to będzie. Ja na razie się żegnam z wami. Dzięki za oglądanie. Cześć.